Czołem, witajcie. No i nadeszła ta najważniejsza chwila tego roku, tak? Dopiero co wstałem, przepraszam was za głos, tak? Ale od rana taka niespodzianka i takie emocje. Dron marzeń, tak? No cóż, po prostu otworzmy to i zobaczmy, co jest w środku, w pudełku. Trzeba jakoś przez to przebrnąć. Proszę, piękne, ładne, białe pudełeczko. I słówko. Może to się wysuwa, tak? Wysuwa się. Okej. Okay. Piękne pudełeczko. O, spójrzcie, jak to się z boku otwiera. Po skosie, taka niespodzianka. Nie mogę. Spojrzałem na chwilę. No dobrze, co to jest, to opowiem wam na pewno w osobnym filmie. Jak widzicie, jest to dron, tak? A, no cóż, jeżeli chodzi o takie nieduże drony, tak powiedzmy do 1 kilo, no to jest to dron najnowocześniejszy, jaki jest. Nie ma nic już lepszego. To DJI Mavic 2. Jezus Maria, powiem wam, że Jezus, jakie to ciężkie jest. To jest osłona na kamerę, tak? Ona się tam jakoś zdejmuje. O kurde, ale to wymyślili. Jak kosmonauta wygląda. No, witaj mój mały przyjacielu. Hasselblad, tak? I nie jest to bynajmniej tylko logo nadrukowane, bo DJI posiada Hasselblada i ta kamera ma konkretną nazwę, tam L coś tam. Obudowa. Jak widzicie, dron ma z każdej strony czujniki, tak? Już, czyli to jest prawie, że 360. Na górze też ma podobno. Więc wlatując w górę nie uderzy, tak jak poprzedni mój Mavic Air w sufit, tak? Raczej powinien się zatrzymać. No dobrze, zostawmy na chwilę samego drona. Zobaczmy, co tutaj jest. Kontroler, bardzo podobny do tego, do którego przyzwyczaił nas Mavic Air, tak? Tylko że mamy tu wyświetlacz z podstawowymi parametrami lotu, więc nie musimy polegać tylko na tym, co pisze na ekranie smartfona. To wszystko jeszcze fajne, takie niewyrobione, już Mavic Air troszeczkę lata to. Okej. Okay. Fajnie. Kładźmy tu po kolei to, co ja wyjąłem. Rozumiem, że to chyba ładowarka. Tak, to jest ładowareczka, jaka malutka w ogóle. Co tu jest jeszcze? Cable box. Jeżeli macie jakiś inny smartfon niż na przykład z USB, to macie tu różne przejściówki do smartfonów, czyli USB-C, Lightning pewnie do tego iPhone'a. To nie wiem, co to jest, to chyba zasilacze. A, zapasowe te manetki do tego kontrolera. Dobra, co tu jeszcze mamy? Instrukcje pewnie. Tak, bla 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 bla. Tu jest jakaś karta, zapasowe śmigła, które są dosyć masywne, jak na te drony, które do tej pory używałem. Dwie pary, tak? A, nie, nie zapasowe, to są te, które trzeba przymocować. Czyli rozumiem, że nie ma zapasowych? Nie, są. Jedna para, dobra, co tutaj jest? Dobra, wróćmy do drona, rozłóżmy go może. Czy najpierw przód. No jak widzicie, będzie znacznie większy niż to, co do tej pory latałem. Nie mówię oczywiście o Uniku tym pierwszym, którego nic nie przebije chyba już w wielkości. No nie muszę chyba mówić, że jest piękny. To pierwszy dron, który mi się podoba. Po Uniku oczywiście. Zobaczmy tą
Hummera. Ładne logo. No dobra, ja lecę to zaktualizować. No i polecimy sobie. Zobaczymy, co to potrafi.